Na osi liczbowej zaznaczono zbiór liczb spełniających pewien warunek. Widzimy tutaj oś liczbową i przedział zaznaczony od minus 4 do plus nieskończoności. Tutaj możemy sobie znaczyć plus nieskończoność. Przypomnijmy, że w postaci nierówności x tutaj widzimy, że są większe bądź równe od minus 4. Znak równa się dajemy, gdy kółko jest zamalowane, a tutaj tak jest. Czyli jeszcze raz, jeżeli kółko jest zamalowane, to jest znak nierówności ze znakiem równa się. Jeżeli jest kółko puste, to mamy znak nierówności bez równa się. To jest zapis w postaci nierówności. W szkole średniej częściej stosujemy zapis przedziałowy, czyli x należy. Ten symbol znaczy należy. Napiszę pod spodem należy. X, czyli wszystkie te liczby z zakreskowanego przedziału należą do przedziału od minus 4 do plus nieskończoności. Przy nieskończoności zawsze nawias jest okrągły. Tutaj, jeżeli jest kółko zamalowane, a tak u nas jest, więc nawias jest domknięty. Gdyby było kółko puste, to nawias byłby otwarty, czyli taki okrągły. Zaznaczony zbiór to wszystkie liczby mniejsze od minus 4. Nie, tutaj to byłoby z lewej strony. B, nie mniejsze niż minus 4. Nie mniejsze, czyli tak naprawdę większe, większe lub równe minus 4. Większe bądź równe minus 4. Zgadza się, jest to zdanie prawdziwe. Tutaj C jest bardzo podobne, ale tu byłoby ok, gdyby kółko było na rysunku puste, a u nas jest zamalowane. W punkcie D mamy nie większe niż minus 4, czyli tak naprawdę mniejsze lub równe od minus 4. Czyli zaznaczamy odpowiedź B.